You say it in a... Bioveda. Bioveda, yes. Okay. Witam serdecznie z Johannesburga. Jesteśmy w miejscu stworzonym przez Alosze Linowa, nazwanym Bioveda. Jest to dom mieszkalny, który całkowicie odłączył się od przyłączy. Działa z własnym systemem wody deszczowej, ze systemem szarej wody. Ma wspaniałe wetlands zbudowane dookoła, własny basen. Po prostu raj na ziemi i piękne, piękne rośliny dookoła. W ciągu ostatniego tygodnia w trakcie warsztatu, dwóch tygodni w trakcie warsztatów budowaliśmy dodatkowo dwie bardzo ciekawe struktury. Są to domki kopułowe. Zostały zbudowane przez 15 osób w ciągu dwóch tygodni, warsztaty właśnie się kończą. Budynki powstały w dwóch technikach, jeden z nich to aircrete. Ta kopułka została zbudowana z cegieł robionych tu na miejscu, które wykonywaliśmy z piany mydlanej i z cementu. Ta kopuła musi być jeszcze skończona, natomiast ta wymaga wyłącznie umieszczenia skylight, czyli świetlikowego. I ta kopuła powstała w technice super adobe, czyli ubijana ziemia w workach polipropylenowych. Budynek został otynkowany, więc nie widzimy worków z ubijaną ziemią, być może na szczycie. Ale najważniejsze to to, że chcemy powtórzyć bardzo podobne warsztaty w Polsce i zapraszam serdecznie wszystkich, którzy chcieliby zbudować własny dom w cenie poniżej 30-40 tysięcy. Te dwie kopuły tutaj kosztują około 10 tysięcy dolarów. Myślę, że w Polsce mogą być co najmniej o 1/3 tańsze. Przede wszystkim robimy je z bardzo tanich, dostępnych wszędzie lokalnie materiałów. Na warsztatach uczymy się, jak murować, jak wykonywać cegły z aircrete'u, to co zostało tutaj zamontowane. Uczymy się, jak ubijać ziemię w workach z piaskiem, jak je łączyć ze sobą, jak uformować kopułę, jak formować okna, a także wielu, wielu innych technik. Także zapraszam serdecznie i mam nadzieję, że będziemy mogli takie same fantastyczne warsztaty poprowadzić z Wami w Polsce pod koniec lipca. Dziękuję. Hello, we sind in Johannesburg, in Bioveda, Plek gecreëerd door Alosha Linov. Een huis die kan helemaal zonder systeem functioneren. Het is off-grid. En de laatste twee weken hebben we hier workshop gehad. En tijdens de workshop zijn deze twee mooie domes ontstaan. Eén is gebouwd van aircrete. Het is een techniek waar je tijdens een workshop stenen gaan bouwen van cement en van eigenlijk soap. En dit hebben we allemaal met eigen handen gedaan, ook vrouwen. En de tweede doom is gebouwd in techniek super adobe. Dat zijn lange polypropyleen zaken die zijn gevuld met zand en cement en aarde en daarna gestampt. En zo is deze gebouw ontstaan. En wij willen heel graag hetzelfde workshop in Polen en in Frankrijk dit jaar in de zomer hebben. En jullie zijn welkom. Iedereen kan leren. Iedereen kan zo'n huis voor zichzelf daarna bouwen. Dit is ontstaan binnen twee weken met 15 mensen. En dat is de toekomst voor iedereen die houdt van domhuizen.